Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. 20.52 czasu polskiego, warszawskiego, w Kijowie 21.52. Dokładnie tak, a my teraz łączymy się właśnie z Kijowem. Pani doktor polonistyki Bogdana Honczarenko, dobry wieczór. Witam wszystkich, chociaż wieczór dobry, bo cicho jest teraz, a noc była bardzo trudna. No właśnie, pani Bogdano, od kilku godzin jest ta informacja o tym, że właśnie nie ma aż tak mocnych tych ataków, jeżeli chodzi o Kijów. To proszę opowiedzieć w takim razie, jak minęła ta noc i ogólnie jak się pani czuje? Jestem zmęczona. Teraz znowu było 2 godziny spokoju i teraz słyszymy znów alarmy. Skończyły się te negocjacje, na ile rozumiem, i teraz zaczną nas atakować. Także nie tylko ja, wszyscy już czujemy się zmęczeni i czekamy na jak najszybsze skończenie tego wszystkiego. No właśnie, kolejna tura tych negocjacji. Nie wiem, czy pani śledzi, czy docierają do pani te informacje. Tak, oczywiście. Śledzimy za każdym słowem, za każdą informacją, która się w mediach pojawia. Pani Bogdano, to proszę w takim razie powiedzieć, no tak, bo to już 8 dzień bardzo trudnych walk, bardzo trudnych takich informacji, które też docierają, ale też jest dużo tych takich pocieszających o tym, że wojsko ukraińskie cały czas bardzo dzielnie się trzyma, że Rosjanie przeliczyli się, jeżeli chodzi o te ataki. To tak myślę, o co teraz, może niech pani opowie trochę o tym, jak wygląda ta codzienność. Czy może w ogóle wyszła pani dzisiaj na chwilę chociaż z mieszkania? Tak. Jak wygląda? Wyszłam i mój ojciec i mój mąż chodzili do tej naszej obrony terytorialnej. Chcieli się zapisać. Ja wczoraj mówiłam też, że nie zapisują. W Kijowie sytuacja z obroną jest lepsza. I oczywiście wszystko u chłopców jest. Może czasami nie wystarcza im ciepłego ubrania, to od razu ktoś przywozi albo butów suchych, bo taka jest pogoda niemiła. I tak jest chmurno. I na ulicy jest szaro i od tego taki stan psychologiczny jest trudny. W sklepach trochę sytuacja w Kijowie lepsza, ale mówiłam wcześniej, że pracuję nie tylko na Uniwersytecie Szewczenki, a jeszcze na tym Uniwersytecie Tawryjskim, który przeprowadził się z Simferopola. I wczoraj po naszej rozmowie zadzwoniłam do swojej kierowniczki katedry, bo pracuję tam w katedrze slawistyki, i pytałam, co z naszymi studentami, bo też spisuję się z niektórymi też sama, ale ona ma taką ogólną po prostu informację. I tak szkoda tych dzieci, bo staramy się coś im trochę pomóc, bo na Uniwersytecie Szewczenki jest trochę lepiej to zorganizowane, bo to jest bogatszy taki uniwersytet i ma więcej możliwości pomóc naszym studentom, którzy się zostali w Kijowie. A teraz martwię się naprawdę o tych naszych dzieciach. Niech sobie państwo wyobrażą, że mamy studentów z Krymu, ze wschodu, i te biedne dzieci po prostu nie mają możliwości porozmawiać z swoimi rodzicami, a też niektórzy z nich nie mają po prostu pieniędzy, żeby kupić sobie jedzenie, i opiekujemy się nimi oczywiście po możliwości. Mamy stypendium od rządu Norwegii i mieliśmy jakieś takie możliwości finansowe troszkę, żeby dać im jakąś kasę, żeby dziecko mogło sobie nawet coś kupić. Mieszkałem gdzieś tam w akademikach razem i chowałem się gdzieś tam w schronach pod akademikami, ale też musimy opiekować się nimi, bo nie mają tu blisko rodziców. Też rozmawiałam dużo, bo coraz odpowiedzi na pytanie, czego potrzebujemy. I zaczęłam wszystkich pytać, bo co potrzebują znajomych, może ktoś mówi, co by potrzebowali. I wszyscy mówią, bo że to tylko nasi Ukraińcy, i nie wiem, czy rozumiecie, że którzy się zostali, po prostu czasem wstydzą się czegoś poprosić. I zaczynają pytać też. I wszyscy powiedzieli, nie, państwo nie wyobrażacie sobie, że nikt nie poprosił dla siebie, a tylko powiedział, Boże, w Kijowie chłopcy mają czym się bronić, a tam poza Kijowem nie wystarcza broni i tego wszystkiego, co potrzebne jest wojskowym.
No właśnie, pani Bogdano, to proszę powiedzieć, bo w tym całym młynie informacyjnym często te najważniejsze rzeczy giną. Z tych informacji, które do pani docierają, z tych telefonów, jak pani rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, pani mąż rozmawia ze swoimi kolegami, którzy idą właśnie na ten drugi, trzeci front, czego teraz najbardziej brakuje? My oczywiście jako cywile no nie możemy przesyłać broni na Ukrainę, nie możemy przesyłać tych kamizelek kuloodpornych, ale możemy słuchać, czego brakuje i ewentualnie może słuchać także nasz rząd. Najwięcej brakuje, oczywiście to broń, ale nie tylko broń, to jakieś części takie, tam jakichś paczków, które podtrzymują te automaty, tą broń. Tam jeszcze szukano różnych jakichś szczegółów, latarek na przykład. Niektórzy piszą, że nie wystarcza. Myślę, że takie, nawet takie części, których nie znam, jak to po ukraińsku brzmi. Szczerze powiem, dla mnie to w ogóle jak dla cywila, to nic nie mówi, ale na przykład napisano, że noże nie potrzebują noży. Mówię, po co noże? Muszą mieć. Nawet noże były poproszone, bo wysłano SMS-y. Prosiłam swoich kolegów wysłać mi SMS-a i wysłano mi było, że potrzebują też ciepłego ubrania, takich kurtek jakichś może ciepłych, bo ja rozumiem, że czasami jest tak, że leżą chłopcy na ziemi i jest mokry i muszą po prostu zmienić, nie dlatego, że nie, na co dzień by nie mieli, ale muszą zmienić sobie. No i różne te kamizelki przeciwbroniowe takie też szukają po całej Ukrainie, tak? No, takie różne wojskowe rzeczy, piszą tam różne takie listy różnych rzeczy. No właśnie, pani Bogdano, a jeszcze proszę powiedzieć w takim razie, jak wygląda sytuacja, czy może się pani orientuje w różnych częściach Kijowa, jeżeli chodzi o dostęp do bieżącej wody, o energię, o światło? Tam, gdzie nie ma, prąd jest ciągle. Prąd jest w Kijowie mniej więcej ciągle i woda też jest. Ale tylko w tych miejscach pod Kijomem, Bucza, Irpin, Worzel, tam gdzie były te duże wybuchy, gdzie strzelano, to tam oczywiście nie ma prądu, nie ma wody i po prostu nie dowieść jedzenia. Na przykład piszą ciągle, o Boże, tam jest rodzina moich znajomych, czy może ktoś jest tam blisko. Oni siedzą tam już parę dni i po prostu nie mają już co jeść. I jak pomóc? Też pytanie. Jak im pomóc, bo nikt do nich nie dojedzie. Wczoraj szukaliśmy naszej koleżanki, która pracuje na uniwersytecie, bo z dziećmi bywa w Worzelu, to też blisko Irpinia, tam gdzie strzelano. Od 27 po prostu nikt do niej się nie mógł dodzwonić. Boże, pani sobie nie wyobraża, ile ludziom było dzwoniono. Znaleziono jej bliskich, takich dalekich krewnych jakichś, absolutnie nie mąż i matka, tam jeszcze dalszych tych krewnych i znaleziono. Za jakieś pół dnia było, ona gdzieś dała znać komuś, że żyją i gdzieś są tam, w jakimś schronie, że wszystko jest ok z nią i z dziećmi. Jaka to była radość? Naprawdę, to była taka radość, że ona jest żywa. Chociaż i cieszyli się nawet nie te osoby, które na co dzień z nią przyjaźnią się, ale wszyscy, naprawdę wszyscy, kto je zna, bardzo się cieszyli, że jest wszystko z nią dobrze i z jej dziećmi też. Tak, to są rzeczy, których sobie nie wyobrażamy. Możemy tylko o nich słuchać. Możemy te informacje przekazywać tutaj słuchaczom z Polski i możemy tylko wspierać państwa tak, jak umiemy, dobrym słowem, a także tym, żeby organizować tutaj życie osobom, którym udało się przejść na polską stronę. I możemy się modlić. Dokładnie tak. Oby noc była spokojna. Tak? Że u nas tutaj jest takie wsparcie od naszego biznesu, od tych, kto się został tutaj w Kijowie. Na przykład dużo restauracji gotuje jedzenie dla tych, komu, po prostu kto nie ma już pieniędzy na to, dla tych osób biedniejszych. Wszędzie mamy, że lekarze konsultują online, ale konsultują. Kto potrzebuje też już tego, każdy, codziennie jest więcej. Nie wiem jak w regionach na Ukrainie, ale w Kijowie takie wsparcie od wszystkich, na przykład wodę, kupujemy wodę sobie, to piszą, możecie za darmo przyjść i wziąć sobie wodę, tam gdzie są miejsca te
taki specjalnie wodę się wydaje. Na przykład piszą, możecie przyjść tam, możecie tam wziąć sobie jedzenie. Kto nie może, tam dla osób starszych, sam dojść do sklepu, proszę, zadzwońcie, przywieziemy do was z tych restauracji, ugotujemy wam coś za darmo. Ja sobie szczerze powiem, jeszcze 2 tygodnie temu nigdy bym w życiu nie wyobraziła, że duże restauracje, takie drogie sieci restauracyjne będą pomagali, naprawdę szczerze, bardzo szczerze to robią. I to są te informacje, które bardzo podnoszą na duchu i miejmy nadzieję, że będziemy ich słyszeli teraz już coraz więcej z dnia na dzień. Bardzo serdecznie pani Bohdano, dziękujemy za ten komentarz. Doktor Bohdana Honczarenko, doktor polonistyki z Uniwersytetu w Kijowie, była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim też. I życzymy spokojnej nocy. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.